Witam szanownych radnych. Otwieram obrady 17. sesji Rady Powiatu Bielsko-Podlaski w 6. kadencji samorządu. Na podstawie artykułu 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych między sytuacjami kryzysowymi oraz niektórymi innymi ustawami Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 768, późniejszym zmianami. Dzisiejsza Rada Powiatu Podlaskim odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam zarząd powiatu na czele z panem starostą Sławomirem Jerzy-Czarskim, witam również starostę pana Piotra Boszko, witam pozostałych członków zarządu, witam panią skarbnik gminy Tmińsk, pana sekretarza Marta Martyniuka. Witam wszystkich mieszkańców Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego, którzy oglądają nas za pomocą internetu. I proszę państwa, szanowni radni, proszę o potwierdzenie swojej obecności na tabletkach. Ja tylko mogę potwierdzić, Andrzej, na ten. Dziękuję bardzo. Na razie nie mam potwierdzenia pana Koryckiego, pani Pińskiego, pani Puchalskiej i pani Marii. Proszę do dobrze. Panie Przewodniczący, jest? To proszę o potwierdzenie kworum. Pan Niwiński jest obecny. Z tego wynika, że nie ma. Pani Puchalska, tata, czy jest obecna? Nie słyszę, w związku z tym nie ma. I pani Maria Ryszka. Na chwilę obecną nie mamy potwierdzenia. Potwierdziłeś, Andrzeju. To pan Korycki, tak? Korycki. Już teraz jest, doszło do nas, w porządku. Pozostało trzech radnych, nie ma. Informuję, że skład Rady Powiatu wynosi 17 radnych. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum i Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Przechodzimy do punktu pierwszego, drugiego, ustalenie porządku obrad. Przystępujemy do ustalenia porządku obrad. Proponowany porządek obrad został dostarczony radnym z materiałami na sesję. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków do zaproponowanego porządku obrad. Otwieram dyskusję. Nie słyszę głosów. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. A, przepraszam. W związku z tym, że nie ma uwag i wniosków, nie musimy głosować porządku obrad. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z 16/20 z obrad 16 sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2020 roku. Projekt protokołu
zostaliście Państwo radni na z materiałami sesyjnymi. Proszę o ewentualne zgłaszanie wniosków lub uwag do protokołu. Otwieram dyskusję. Nie słyszę uwag ani wniosków. Zamykam dyskusję i podaję projekt protokołu pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej treści protokołu nr 16/2020 z obrad 16 sesji Rady Powiatu Bielsko-Podlaski z dnia 30 kwietnia 2020 roku? Proszę o potwierdzenie na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw? Ja jestem za, nie wyświetla mi się ta do głosowania. Dobrze. Kto się wstrzymał? Proszę o potwierdzenie. Nie mam potwierdzenia pana Walentego Korickiego. A jestem za, ale nie mogę włączyć tego, no. I pana Radkiewicza Jana. U mnie się też nie wyświetla, jestem za. Dziękuję bardzo. Jestem też za. W głosowaniu brało udział 14. Za 14, przeciw 0, wstrzymujących się 0. W związku z tym protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdania powiatu w sesji międzysesyjnym. O głos proszę pana. Dzień państwu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam przyjemność przedstawić państwu sprawozdanie zarządu w okresie 24 kwietnia do 18 czerwca bieżącego roku. Zarząd w tym okresie obradował na 6 posiedzeniach. Podjęto 20 uchwał. Szczegółowy wykaz uchwał macie państwo w szczegółowym sprawozdaniu, czego one dotyczyły. Ja się odniosę tylko do tych najistotniejszych. Między innymi podjęto uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2019 rok oraz ogłoszenia wykazu udzielonych przez powiat bielski poręczeń czy gwarancji, również wykaz podmiotów, w którym udzielono ulg, odroczeń czy umorzeń czy rozłożenia na raty w roku budżetowym 2019. Szczegółowo jeszcze do wykonania budżetu odniosę się w sprawozdaniu o stanie powiatu bielskiego, bo on tam w tym sprawozdaniu zajmuje kluczową pozycję i wtedy kilka słów o wykonaniu budżetu jeszcze będę miał okazję powiedzieć. Kolejną uchwałę, którą zarząd podjął, dotyczyła nieodpłatnego przekazania sprzętu dydaktycznego przez starostwo do szkół ponadpodstawowych naszych szkół średnich. Dotyczyło to zakupionych komputerów. Tu nie posiadają, ponieważ od marca 12 jest zawieszone są zajęcia i prowadzona jest zdalna nauka. W zasadzie już szkoły zakończyły rok szkolny, w tej chwili odbywają się jeszcze matury i egzaminy zawodowe. Również zarząd podjął uchwałę w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego powiatu bielskiego za rok 2019, który też jest elementem niezbędnym do analizy stanu powiatu za rok 2019. Zarząd również podjął uchwałę wyrażającą zgodę na wykreślenie ustanowionego zastawu rejestrowego na majątku ruchomym ZOS, ponieważ ZOS myśmy poręczali kredyt SPZOS, który był zaciągnięty na oddział intensywnej terapii. Ten kredyt został spłacony, zastawem był sprzęt ruchomy SPZOS pod zaciągnięty kredyt. W związku z tym, że kredyt został spłacony i rozliczony, w związku z tym należy wykreślić ten zastaw rejestrowy z majątku ruchomego SPZOS. Zarząd również rozpatrzył, zatwierdził projekty aneksu do między innymi Caritas Decyzji Rokiczyńskiej w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów warsztatów terapii
zajęciowej, również zarząd w ramach pomocy, która była oczekiwana w związku z koronawirusem, zajął stanowisko w sprawie obniżenia czynszów dzierżawnych lokali, których są własnością powiatu i ustalono tutaj zasadę, jeżeli albo zawieszona działalność, albo te dochody spadły, to taka możliwość jest do 50% obniżenia czynszu, czyli w zasadzie po tylko kosztach obiektów można przez ten okres kilku miesięcy te obiekty u nas wynajmować. Ponadto zarząd zajmował się wnioskami finansowymi poszczególnych jednostek organizacyjnych czy naczelników dotyczących zmian w planach finansowych jednostek i zgodnie z tymi wnioskami rozpatrywał te wnioski i je akceptował. Również zarząd rozpatrzył, dzisiaj też jest to w budżecie, wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na rozbudowę, przebudowę budynku przy ulicy Widowskiej. Planujemy tam na parterze przenieść docelowo z nowym rokiem Wydział Komunikacji, żeby lepsze warunki stworzyć, ponieważ sami Państwo wiecie, że tutaj teraz, kiedy jest kumulacja osób do rejestracji i trzeba zachować dystans między osobami w związku z pandemią, to jest kłopot, jak tych ludzi obsługiwać, jak zabezpieczyć ich bezpieczeństwo i pracowników, dlatego taka decyzja, żeby w tym budynku, który jest przestrzenny, można oddzielne wejścia zrobić, kilka tych wejść może być do tego budynku, to chcemy to w tym roku wykonać, żeby stworzyć dobre warunki dla pracy i dla pracowników, i dla mieszkańców, którzy rejestrują te pojazdy. Również zarząd rozpatrywał materiały na sesje, które są przedmiotem dzisiejszych obrad i które zostały dzisiaj przedłożone. To są najistotniejsze rzeczy, którymi zarząd się zajmował. Jeżeli będą pytania, to chętnie udzielę odpowiedzi, natomiast jeszcze kilka słów. Pan wicestarosta w tej chwili powie na temat sytuacji epidemiologicznej, koronawirusa, to co się tutaj działo i czym zarząd również pracował. Także ja dziękuję i przekazuję głos wicestaroście. Jak będą pytania, to później udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo panu staroście. Proszę pani starosto. Panie przewodniczący, panie radni. Sytuacja koronawirusa oczywiście jest znana dla większości z Państwa. Interesujemy się tym na co dzień, ale być może kilka faktów, które uporządkują też tą wiedzę. Tak jak wiemy, na świecie z danych publikowanych przez media ten koronawirus rozpoczął się w listopadzie bądź w grudniu w Chinach. Do Polski dotarł on na początku marca. Minister Szumowski na konferencji prasowej 4 właśnie marca poinformował o pierwszym przypadku, a już 20 marca został ogłoszony stan epidemii w naszym kraju. W powiecie bielskim pierwszy przypadek odnotowaliśmy 2 kwietnia i ten miesiąc kwiecień no, chyba długo zostanie w naszej pamięci, bo do 30 kwietnia zachorowało w powiecie bielskim 135 osób. Był to bardzo trudny czas pracy dla instytucji powiatowych, jednostek powiatowych, bielskiego oczywiście szpitala, domu pomocy społecznej. Każdy dzień niósł naprawdę trudne informacje, trudne decyzje były podejmowane. Uczyliśmy się reakcji w tak trudnej sytuacji. W miesiącu maju zachorowań tych było już o wiele mniej, 5, natomiast do wczoraj zachorowań było nowych w powiecie bielskim również w czerwcu 5. Mamy na dzień dzisiejszy zachorowań 145 osób, ale z tych 145 osób, które chorowały, 5 osób jeszcze ma oznaki choroby, nie są traktowane jako ozdrowiałe. Testy wykonano w powiecie bielskim 3751. Na wczoraj to daje 68 825 testów na 1 milion mieszkańców. To jest taka uniwersalna informacja, która na świecie jest miarą ilości testów w
danej populacji. Przypomnę tylko, że w Polsce tych testów na 1 milion mieszkańców na wczoraj było 36 389. To jest dwukrotnie mniej niż w powiecie bielskim, a w tym okresie największych zachorowań w kwietniu tych testów w powiecie bielskim było robionych na przeliczeniu na milion mieszkańców czterokrotnie więcej niż w Polsce. No, bardzo istotne było dla nas to, że udało się ochronić też Dom Pomocy Społecznej od zachorowań. Zostały wprowadzone bardzo ścisłe rygory izolacji. Zostały wprowadzone zakazy kontaktów między poszczególnymi działami pracowników. Pracownicy byli na bieżąco przy każdym przyjściu do pracy badani, jaka jest ich temperatura, przeprowadzany był z nimi wywiad. Myślę, że w dużym stopniu przyczyniło się to, że ten wirus nie pojawił się w Domu Pomocy Społecznej, gdzie byłby szczególnie groźny. Podobne restrykcje też zostały wprowadzone w szpitalu bielskim. Zresztą do tej pory całość załogi została już nawet kilkakrotnie, niektórzy zostali przebadani na obecność koronawirusa. Oczywiście miały miejsce w szpitalu zachorowania zarówno wśród personelu, jak i załogi. Obecnie ta sytuacja wydaje się w miarę bezpieczna i ustabilizowana. Tak jak wiemy, był okres właśnie ten kwietniowy, początek maja, kiedy zachorowań, jeśli chodzi o populację województwa podlaskiego, w powiecie bielskim to była 1/3 tych zachorowań. Obecnie jest to na poziomie w statystyce województwa około 20% i tych zachorowań, jeśli w ogóle u nas przybywa, to w dużo wolniejszym stopniu niż w innych miejscach naszego województwa. Tym niemniej jakby musimy mieć świadomość, że to zagrożenie wciąż jest i no niebezpieczne wydaje się to, że ludzie przestali, też bielszczanie, mieszkańcy powiatu bielskiego, stosować ograniczenia, zaczęli się czuć bezpiecznie. Zachęcamy do tego, aby jednak nie zdejmować tych maseczek, szczególnie w miejscach publicznych, w sklepach, na ulicach, również w urzędach. I o to też prosimy, aby ci, którzy korzystają z usług w urzędach, instytucjach, te maseczki zakładali, gdyż to nie chroni tylko ich, ale również chroni osoby, które na ich rzecz pracują. Tyle, jeśli chodzi o krótką informację. Dziękuję bardzo panu wicestaroście. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 5. Przedstawienie raportu o stanie powiatu bielskiego za 2019 rok i debata nad przedłożonym raportem. Informuję, że radni otrzymali informację w przedmiotowej sprawie. Komisje stałe rady przyjęły informację, nie wnosząc uwag. Otwieram dyskusję, ale przed otwarciem dyskusji o głos poproszę pana starostę Sławomira Jerzyńskiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, raport jest dosyć obszerny, zawiera 50 stron, natomiast chciałbym się do kilku elementów tego raportu odnieść, żeby naświetlić po pierwsze strukturę tego raportu i to, co tam jest najistotniejsze. Otóż raport pokazuje właśnie, jakie jest wykonanie budżetu, jeżeli chodzi o dochody, wydatki. I warto tutaj powiedzieć, że budżet 2019 roku zamknął się kwotą 73 miliony 100 tysięcy złotych. To był po stronie dochodów oczywiście, natomiast to było większe dochody o ponad 1 000 000 zł w porównaniu z rokiem poprzednim, co trzeba uznać za dosyć duży sukces. Ważne też jest to, że nasze dochody bieżące wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 5 milionów złotych. I to był dobrze zrównoważony budżet, zadania zostały te, co zostały zaplanowane, wykonane.
i sytuacja była rozwojowa i mogliśmy patrzeć optymistycznie w rok 2020. Natomiast proszę pamiętać, że ze względu na koronawirusa i spadki aktywności gospodarczej notujemy sukcesywny spadek naszych dochodów bieżących, między innymi w podatkach, udział w podatkach PIT, i szacujemy, że na dzień dzisiejszy to jest około 20% spadku w dochodach podatku od osób fizycznych, ponieważ my mamy większy udział od osób fizycznych, niewielki udział mamy od osób prawnych. Co to oznacza? No to oznacza, że może być potrzeba pewnej korekty budżetu gdzieś tam w perspektywie kilku miesięcy. Na dzień dzisiejszy nasze dochody, które są, tak jak powiedziałem, nieco obniżone, ale nie zagrażają realizacji zadań, które żeśmy przyjęli w tym budżecie na ten rok, więc nie ma jeszcze powodu jakieś robienia korekty, bo nie są zagrożone inwestycje, które tutaj planujemy, czy wydatki bieżące. Będziemy to widzieli bardziej, myślę, gdzieś tam w okolicach września, jak będzie widać, jak kolejne miesiące spływa nam podatek, jak tutaj nasze dochody się mają. Proszę Państwa, raport zawiera również wykaz uchwał, które Rada podjęła. Tu chcę powiedzieć, że to była dosyć duża praca i Rady, i Zarządu, bo było to 64 uchwał, które w trakcie roku zostały przyjęte, podjęte. W tej strukturze tam są pokazane te uchwały, 22 uchwały to były uchwały finansowe, co oznacza, że albo dochodziły jakieś nowe zadania, albo trzeba było przesunięcia robić, albo poszukiwać jakichś, powiedzmy, środków, kiedy pozyskiwaliśmy pieniądze, czy z programu budowy dróg lokalnych, czy z rezerwy ministra, czy nawet jak, bo w tamtym roku też to raport zawiera, mieliśmy dotację celowo do budowy, modernizacji kuchni, stołówki w szpitalu. Ale to pokazuje aktywność uchwałodawczą Rady w tym obszarze. 12 uchwał było oświatowych, więc to też dosyć istotny obszar, no bo wiadomo, że to też jest oświata i to 1/3 wydatków budżetowych, które ponosimy. 5 uchwał infrastrukturalnych dotyczyło dróg. Chcę jasno stwierdzić, że wszystkie uchwały zostały zrealizowane. Natomiast są uchwały, które są w trakcie realizacji przez wiele lat, bo będą dotyczyły będzie uchwał na przykład takich, które są jakieś wieloletnie, rozwojowe, jak jest na przykład przyjęcie projektu uchwały dotyczącej rozwoju powiatu bielskiego, to ona obowiązuje nie jeden rok, tylko obowiązuje dłużej, więc jeżeli, czy na przykład jakieś, powiedzmy, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, nie? Jeżeli jest taki program przyjęty, to on jest wieloletni i te uchwały są w trakcie realizacji przez wiele lat. Natomiast te, które dotyczyły konkretnych zadań danego roku, zostały zrealizowane. Szanowni Państwo, później ten raport zawiera realizację zadań w poszczególnych obszarach. Ja tylko się odniosę do niektórych, bo nie będę tutaj zbyt obszernie tego omawiał, ale zwrócę uwagę to, co powiedziałem, edukacja. Powiat prowadzi 5 szkół plus poradnia pedagogiczno-psychologiczna. Uczy się w tej chwili, w tamtym roku, na rok 2019, 1509 uczniów, 184 nauczycieli zatrudnionych, 68 oddziałów prowadzimy. No i tutaj trzeba pamiętać, że oświata jest oparta o subwencje. W tamtym roku mieliśmy około 16 milionów subwencji. Wydaliśmy na bieżące funkcjonowanie, bez inwestycji, na bieżące funkcjonowanie oświaty 18,5 miliona złotych, czyli prosty rachunek 2,5 miliona złotych trzeba było z tych dochodów bieżących dofinansować oświatę. I jeszcze przekazaliśmy 250 tysięcy złotych na podmioty niepubliczne, które funkcjonują w oświacie, bo tutaj ZDZ prowadzi szkoły i jest taka poradnia prywatna, która również świadczy usługi. To też finansujemy te placówki niepubliczne. Co do ważnych wydarzeń, to w tamtym właśnie roku zakończono halę sportową. Przypominam, koszt około 9 milionów złotych tej inwestycji był. Również zakończyliśmy poprawę bazy do zajęć praktycznych w zespole szkół numer 1 i zespole szkół numer 4, to około 3 milionów złotych koszt tych inwestycji, które
prowadziliśmy i też ważne wydarzenie. Nasza poradnia pedagogiczno-psychologiczna została przeniesiona, ma lepsze warunki, poszerzyła zakres świadczenia usług i chcę też powiedzieć, że świadczymy usługi za porozumieniem nie tylko dla powiatu bielskiego, ale również dla powiatu siemietyckiego w niektórych aspektach, ponieważ mamy możliwości, mamy specjalistów, gdzie w innych powiatach tego nie mają, więc w ramach takiej pomocy sąsiedzkiej w niektórych sprawach wspomagamy powiat w tej chwili siemiatycki. To oczywiście raport zawiera osiągnięcia szkół, jest ich tam dużo, tak jak powiedziałem, w tej chwili trwają egzaminy zawodowe, kończą się matury, mam nadzieję, że z sukcesem również do szkół w tej chwili wpływają podania o przyjęcie do klas pierwszych, ale dopiero informacja, ile naprawdę tych podań będzie, ile przyjmiemy, to będzie w sierpniu, ponieważ teraz jest okres do składania wstępnych deklaracji, później będą wyniki ośmioklasistów i dopiero wtedy będziemy wiedzieli po potwierdzeniu, ile tych osób będzie. Następnym elementem ważnym była ochrona zdrowia, też obszerny w raporcie opisana, ale chcę powiedzieć, że tutaj, bo to też jest zasługa Rady Powiatu, naszych działań, przebudowa kuchni, stołówki, wartość około 6 milionów złotych, w tamtym roku została oddana do użytku. Dobry obiekt, na pewno będzie dobrze służył dla pacjentów tego szpitala. Chcę powiedzieć, że był to rekordowo krótka inwestycja, bo niecałe pół roku trzeba było, bo to dotacja celowa, było trzeba skończyć i rozliczyć, a w międzyczasie realizowana jest inwestycja też na kwotę około 6 milionów złotych oddziału zakaźnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego, a przy okazji również w ramach działań covidowskich i również działań programowych na ginekologii, ortopedii, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a również dla zakładu zakaźnego zakupiono duże ilości sprzętu za kilka milionów złotych, które były finansowane z różnych źródeł unijnych, które były przeznaczane również przez marszałka województwa. No i również to, co na pewno Państwo wiecie, już funkcjonuje kardiochirurgia, to są początki funkcjonowania, więc ileś tych już zabiegów zostało wykonanych. Wiem, że gdzieś tam teraz szpital chce robić jakieś takie białe soboty czy niedziele, żeby pójść w teren z tą kardiochirurgią, pobadać kardiologicznie mieszkańców powiatu, żeby ewentualnie wychwycić choroby, które niestety gdzieś tam pewnie istnieją. Również tam została opisana pomoc społeczna, którą szeroko prowadzimy w tym raporcie. Dotyczy to DPS-u, działań DPS-u. Wicestarosta o tym też mówił. Szczególną troską tutaj darzymy rodzinne domy dziecka. Mamy na utrzymaniu sporo dzieci, które są w naszych czy rodzinach zastępczych, czy rodzinnym domu dziecka, czy innych formach wsparcia. Tutaj jest to bardzo ważna rzecz i tutaj też opisane różne projekty, działania, które realizowaliśmy w roku 2019. Sztandarowy temat, który jest opisany, to są drogi. Wydatki w tamtym roku, 2019, wydatkowaliśmy ponad 10 milionów złotych na drogi. Ten rok będzie jeszcze bardziej bogaty wydatkowanie, ponieważ dostaliśmy na 3 drogi z programu rozwoju dróg lokalnych. Dostaliśmy teraz 1 300 000 z rezerwy na przebudowę mostu Strabelka, czyli wartość inwestycji tam będzie 2 800 000, gdzie przetarg został już ogłoszony, tamte przetargi pozostałe zostały rozstrzygnięte, przy okazji trochę poszły taniej, więc cieszy nas to, bo wtedy będziemy mogli może w jakiś sposób zrekompensować te ubytki w dochodach naszych, żeby te inwestycje mogły być zrealizowane. Również więc budżet samego PZD to jest 18 milionów złotych, 10 ponad na drogi, prawie 2 miliony na remonty, utrzymania tych dróg, poza tym na zakupy sprzętu, administrowanie. To jest takie, w tamtym roku też wydano 300 tysięcy złotych na nowe projekty dróg, ponieważ żeby składać i ubiegać się o kolejne pieniądze z programów, to trzeba mieć projekty i one są przy współpracy z gminami wykonywane. Przy okazji bardzo dziękuję dla samorządów gminnych za współfinansowanie, za wspólne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, bo sami Państwo wiecie, że mnóstwo jest jeszcze do zrobienia i to jest sytuacja niekończąca się, bo wiadomo, że żywotność dróg jest jakaś tam i
i jeżeli się kończy jedno, to pewnie trzeba zaczynać już drugie. Ważnym elementem, który tu został w raporcie przedstawiony, to jest geodezja, udostępnianie zasobów. Warto podkreślić, że w tamtym roku program był realizowany na 57 milionów złotych, powstała Związek Powiatów Województwa Podlaskiego jako fundusz celowy. Powiat skorzystał 4,4 miliona złotych, również 1 800 zł od Głównego Geodety Kraju na dostosowanie baz danych, ucyfrowienie, więc tam idzie dosyć duża praca na przystosowanie, ucyfrowienie tych zasobów i ewidencję gruntów, budynków. I tutaj też słowa podziękowania dla pracowników, którzy tutaj gigantyczną pracę wykonują, żeby to wszystko uporządkować, bo wymaga to porządkowania jeszcze w przyszłości. Również raport odnosi się do bezpieczeństwa. Przy okazji tylko chcę powiedzieć, że tak jak co roku wspieraliśmy policję zakupem wozów, które są na wyposażeniu policji, radiowozów. I w tamten rok to było głównie Komisja Bezpieczeństwa ASF, a w tym roku oczywiście koronawirus, który się spotykamy i nieustająco były takie dni, że z wojewodą przez 2 tygodnie, kiedy było natężenie, to dzień w dzień, 2 tygodnie wideokonferencje po 1,5 godziny i rozmowy w ramach zadania kryzysowego, co powinniśmy zrobić, co jeszcze możemy uczynić, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obszerny obszar to jest aktywizacja bezrobotnych, wiele działań Powiatowego Urzędu Pracy, 7 projektów, które zostały zrealizowane dodatkowo, ponieważ jeżeli mieliśmy bardzo niskie bezrobocie w tamtym roku, nie rejestrujemy też zbytnio zwiększonego bezrobocia w tym roku jeszcze i mam nadzieję, że tak będzie, natomiast w tamtym roku w związku z tym, że to bezrobocie było dosyć niskie, to musimy korzystać z projektów, które realizujemy przy wsparcia bezrobotnych czy firm, ponieważ to muszą być dodatkowe pozyskane środki, bo wprost, które przypadają z Funduszu Pracy, są niewystarczające dla aktywności czy naszych przedsiębiorców, czy ludzi, którzy potrzebują pomocy. I też tutaj słowa podziękowania kieruję do dyrektor i pracowników Urzędu Pracy, ponieważ proszę pamiętać, że w tym roku obarczeni zostali dużą pracą dotyczącą tarczy antykryzysowej i wypłacają pożyczki, wypłacają kwoty dotyczące dopłat do postojowego, do tych różnych, więc wydatkowano w tej chwili już ponad 12 milionów złotych w krótkim okresie czasu, gdzie trzeba sprawdzić wszystkie wnioski, które spływają, poprawić i ludzie oczekują szybkiego działania. Poza tym przepisy się zmieniają, więc niektórzy ludzie, kiedy widzą, że coś się zmieniło na korzyść, to wycofują to, co jest im nie na korzyść i od nowa składają, więc pracy jest mnóstwo, ale chcę powiedzieć, że nie słyszę jakichś narzekań, że dosyć dobrze sobie tutaj radzą. Dosyć duży obszar poświęcony współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji, kulturze. To Państwo macie przed sobą, tych działań było naprawdę sporo. Kończąc, chciałbym podziękować za zaangażowanie wszystkim w realizację tego programu, który był nakreślony w roku 2019, stąd też było o czym opisać w raporcie. Dziękuję panu przewodniczącemu rady z zastępcami i z radnymi, którzy wspierali te inicjatywy wszystkie, które wychodziły nie tylko od zarządu, ale od innych środowisk. Mam nadzieję, że ta realizacja różnych zadań i pomysłów będzie jeszcze większa, oby tylko sił i środków wystarczyło, ponieważ tak jak mówiłem, podkreślałem, możemy mieć lekką zadyszkę finansową w tym roku, ale jak duża będzie, to jeszcze dzisiaj naprawdę trudno do końca ocenić. Ja mam nadzieję, że teraz większość tych firm nie miało jakieś tam pauzy, więc ludzie pracowali, podatki płacą, więc może nie odczujemy takiego dużego wpływu. Mam taką nadzieję, ale to dopiero zobaczymy, jak minie jakiś okres czasu. Dziękuję. Dziękuję panu staroście za wystąpienie. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że Rada zapoznała się z raportem Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi Powiatu Bielsku-Podlaskim. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Komisje stałe Rady zapoznały się z przedłożonym projektem, nie wnosząc uwag. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję.
i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o potwierdzenie na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw? Jestem za, ale nie mogę głosować za... Zaraz będziemy w tej sprawie rozmawiać. Kto jest, kto się wstrzymał? Teraz tak, panie Mirku, pan jest za? Jestem za. Wszyscy pozostali są na monitor. Ale jest teraz 14 razy. Proszę Państwa, informuję, że w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych stosunkiem głosu 14 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, uchwała została podjęta. A Państwu zarządowi powiatu gratuluję za uzyskanie wotum zaufania od Rady Powiatu. My dziękujemy za takie udzielenie wotum zaufania. Dziękujemy bardzo. Rady. I życzymy dalszej owocnej pracy. Przechodzimy do punktu 7. Zapoznanie się z informacją z działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku za rok 2019. Informuję, że radni otrzymali informację w przedmiotowej sprawie. Komisje stałe rady przyjęły informację, nie wnosząc uwag. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. I informuję, że Rada zapoznała się z informacją. Przechodzimy do punktu 8. Zapoznanie się z informacją z działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim za rok 2019. Radni otrzymali informację w powyższej sprawie. Informuję, że komisje stałe rady przyjęły informację, nie wnosząc uwag. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że Rada zapoznała się z informacją. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2019 rok. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie. Komisje stałe rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Pan wicestarosta Piotr Bożko. Panie przewodniczący, panie radni, tak jak mamy zauważyć, sprawozdanie finansowe zostało przedstawione razem z badaniem drugiego rezydenta tego sprawozdania, który stwierdził, że zostało ono sporządzone rzetelnie i odzwierciedla sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polsce, które Państwo zauważyli, że zostało zaś koszty na poziomie 55 723 tysięcy złotych. Oczywiście największą procentowo częścią tych przychodów były przychody pochodzące na poziomie 92% z płatnika zaświadczenia, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w kosztach to największą część stanowią wynagrodzenia oraz płatności za usługi obce oraz leki i materiały. Tak jak pan starosta zauważył, była realizowana w 2019 roku duża inwestycja remontu kuchni
szpitalnych z całym blokiem żywienia, na której to z powiatu bielskiego została udzielona dotacja na poziomie 1 300 000 złotych. Również tutaj należy podziękować samorządom gminnym z terenu naszego powiatu, bo z budżetu miasta Bielsk Podlaski została udzielona dotacja na poziomie 20 000 złotych, również 20 000 dotacji udzieliła gmina Wyszki, 10 000 budżet miasta Brańsk. Liczne były realizowane zakupy sprzętu, wyposażenia. Realizowany również był program wspólnie z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego modernizacji zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wypada podziękować zarówno dyrekcji szpitala, jak i pracownikom szpitala za naprawdę dobrą pracę. Skutkowało to tym, że wynik szpitala zamknął się na poziomie 360 541 złotych. Też wokół szpitala jest taki grono naprawdę sprawdzonych przyjaciół, sprawdzonych darczyńców. To widoczne też było nie tylko w zeszłym roku, ale i właśnie w tej dobie pandemii, kiedy to liczne z naszego terenu te osoby bardzo zaangażowały się w pomoc i wsparcie dla naszego szpitala. Także bardzo dziękuję i proszę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Dziękuję panu wicestaroście za przedstawienie informacji. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i w związku z tym, że pani radna Ryżyk jest obecna, proszę o jeszcze raz wciśnięcie przycisku kworum. Tak, wszyscy. Panie Adamie Łęczycki, pan jest obecny? Pan Niwiński Jan jest obecny? Jeżeli jest, poproszę o potwierdzenie przyciskiem kworum. Pani Puchalska. Pan Adam Łęczycki. Czy jest obecny? A pan Korycki. Jest obecny? Jest chyba, bo tam było zaznaczone. Dobrze, dziękuję bardzo. Informuję, że obecnie w sesji uczestniczy 15 radnych. A teraz przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o potwierdzenie na tablecie. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Mirosław Bałoczy, jak pan głosował? Jestem za i potwierdziłem na tablecie. Dobrze, dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu brało udział 15 radnych. Stosunkiem głosów za 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
O, przepraszam, jeden. O, to źle powiedziałem. Proszę Państwa, jeszcze raz. Stwierdzam, że Rada Powiatu w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych za było 14, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności opieki, z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za rok 2019. Informuję, że radni otrzymali sprawozdanie w przedmiotowej sprawie. Stałe komisje Rady zapoznały się z przedłożonym sprawozdaniem, nie wnosząc uwag. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję sprawozdanie pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania w proponowanym brzmieniu, proszę o zaznaczenie za na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał? O, dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych stosunkiem głosu 14 za, przeciw 0, wstrzymujących się 1 osoba, 1 radny, sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu bielskiego w charakterze partnera do realizacji projektu zintegrowanego kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki w ramach programu 3.2.1 RPO 3.2.2 RPO myślnik druga sesja, edycja, przepraszam. Informuję, że radni otrzymali informację w przedmiotowej sprawie i projekt uchwały. Komisje stałe rady zapoznały się z uchwałą, nie wnosząc uwag. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu, proszę o potwierdzenie na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, stosunkiem głosów 15 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości będącej własnością powiatu bielskiego oraz kolejnej umowy najmu tej części nieruchomości będącej własnością powiatu bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej powiatu. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie. Komisje stałe rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o zaznaczenie na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo za głosowanie. Informuję, że w głosowaniu brało udział 15 radnych. Za było 15, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Informuję, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bielskiego za rok 2019. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie. Stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Można? Tak, proszę bardzo, pan Radkiewicz. Mam pytania takie, co dotyczące przede wszystkim pieniędzy tutaj dotyczących rozpraw sądowych. I tak, na stronie 76 opisu chodzi o dział 010, rozdział 01005, prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, wykonanie niższe w 2019 o 440 tysięcy, ponieważ tam było opisane, że ponieważ była odwołanie od wyroku sądu i gdzieś tam w marcu tego roku zostały uregulowane te sprawy. Mi chodzi o to, ile z tego tytułu musieliśmy zapłacić odsetek. Wprawdzie tu pojawiają się te sprawy w różnych punktach, ale nie bardzo umiem to rozdzielić. I tak, jest dział 600, transport i łączność, rozdział 60014, drogi powiatowe. Pisze, koszty postępowania sądowego 4413 zł. Prosiłbym o wyjaśnienie tego. Dział 600 i rozdział 614, paragraf 4610, jest kwota 1120 zł. To jest w stronie 16 tabelarycznej. Dział 700, rozdział też, paragraf 4610, kwota 594, to jest strona 17 części tabelarycznej. I teraz tak, dział 801, rozdział 75404, paragraf 4610, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14 476. Planowane było więcej, ale jest tyle. To jest strona 14 części tabelarzy. Chciałbym usłyszeć wyjaśnienie, bo tu kilka jest tych kwot podanych i czego one dotyczą. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Radny, widzi Pan, to jest taka sprawa, są komisje, można by było powyjaśniać, bo Pan plącze kilka rzeczy. Raz Pan pyta o geodezyjne sprawy i tutaj to, co było wiadome, my potrąciliśmy dla Unii BEP-u pieniądze, ponieważ według nas został termin przekroczony i zostały te pieniądze niewypłacone dla UNIBEP-u i przekazane do Skarbu Państwa jako rozliczenie projektu. Było odwołanie UNIBEP-u do sądu i po iluś tam instancjach sąd uznał, że pomimo przekroczenia terminu, to ze względu na przyczyny obiektywne nieleżące po stronie wykonawcy należy te pieniądze wypłacić wraz z odsetkami. I te pieniądze zostały wypłacone nam w kwocie chyba 400 ileś tysięcy, Pani Skarbnik? 440 tysięcy, kwota główna była chyba 300, już nie pamiętam, niecałe 400, w każdym razie koszty postępowania sądowego. Myśmy to wypłacili, ponieważ był wyrok sądu. Zwróciliśmy się do pana wojewody jako Skarbu Państwa o zwrot. Pan wojewoda uznał to, że trzeba było zapłacić i wystąpił do ministra finansów o zwrot tych środków na potrzeb budżetu powiatu bielskiego, bo to wykonywane było zadanie Skarbu Państwa. Tak to wygląda. I teraz czekamy, ponieważ to pismo od wojewody już poszło do ministra finansów, uznał wszystkie nasze koszty wraz z odsetkami, żeby dokonać zwrotu do budżetu powiatu bielskiego
w związku z realizacją tego zadania. Pan przytaczał później z dróg, to pewnie z innego rozdziału z PZD i teraz tutaj to trzeba poszukać i dotrzeć, bo PZD być może miał jakieś postępowania czy jakieś sądowe, czy jakieś roszczenia i być może czy jakieś ubezpieczenia, nie wiem, z komunikacyjnych dróg, być może wypłacał. Jesteśmy w stanie to gdzieś tam powiedzmy ustalić, jeżeli pan tutaj, no być może to się gdzieś tutaj nagrało, no bo trudno ad hoc się odnieść i ustalić tak w konkretnym dziale, gdzie tam w drogach PZD realizując zadania odniosło. Więc moja prośba jest taka, proszę państwa, że te szczegółowe rzeczy, to nie ma żadnych tajemnic, łatwo wyjaśnić na komisjach, bo wtedy można krok po kroku prześledzić, mając dokumenty, natomiast tutaj dzisiaj mam tak samo sprawozdanie przed sobą, jak i pan i nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czego, jakiej konkretnie sprawy tam w drogach, co w PZD, bo pan powiedział o drogach, rozdziały z dróg pan przytoczył, więc nie jestem w stanie w tym momencie udzielić tej informacji. Ale na następnej, kiedy to interesuje, to możemy udzielić. Nie ma tutaj żadnych problemów. Dziękuję bardzo panu starostowi. Czas na to także. Czy jeszcze jakieś są pytania? Nie słyszę. A zatem zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu, proszę o potwierdzenie na tablecie. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Maria Ryzyk. Pani jak głosowała? Wygląda na to, że pani Ryzyk nie głosuje w tej chwili. I informuję, że w głosowaniu nad uchwałą brało udział 13 radnych. 14, przepraszam. Stwierdzam, że Rada Powiatu w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych stosunkiem głosów 13 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 14. Zapoznanie się z sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z wyników kontroli wykonania budżetu powiatu bielskiego za rok 2019. Informuję, że informacje państwo radni otrzymali drogą elektroniczną. Komisje stałe rady zapoznały się ze sprawozdaniem, nie wnosząc uwag. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję. Informuję, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem komisji. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu w Bielsku Podlaskim z wykonania budżetu powiatu bielskiego za rok 2019. Informuję, że radni otrzymali drogą elektroniczną uchwałę nr 9/49/20 z 30 marca 2020 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2019 rok, uchwałę nr 13/73/20 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego powiatu bielskiego za rok 2019 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2020 roku o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu bielsko-podlaskim z tytułu wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2019 rok wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały również dostali się państwo drogą elektroniczną w przedmiotowej sprawie. Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję.
Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o potwierdzenie na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jestem za udzieleniem, nie mogę potwierdzić na tablecie. Dziękuję Panie Mirosławie. Są zakłócenia jakieś w tej chwili, także jestem za. Dziękuję. Pani Maria Ryżyk. Nie wiem, co się dzieje. Nie słyszę Pani. W związku z tym Pani nie bierze udziału w głosowaniu. Informuję, że w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za było 13, przeciw 0, wstrzymujących się jeden radny. W związku z tym uchwała została podjęta. Zarządowi powiatu gratuluję udzielenia absolutorium i życzę owocnej pracy. My również dziękujemy radnym za zaufanie. Mam nadzieję, że jeszcze wiele rzeczy dobrych przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Staroście. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie. Komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały uchwałę. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o potwierdzenie na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mam pytanie, czy Pani Radna Ryżyk Maria bierze udział w głosowaniu? Nie słyszę, w związku z tym informuję, że w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych stosunkiem głosów za 14, przeciw 0, wstrzymujących się 0, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 13/89/19 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2024. Informuję, że radni otrzymali projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Komisje stałe Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych do zabrania głosu. Zamykam dyskusję i podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku za na tablecie. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? No właśnie. Dobrze. Skoro pana Mirosława Bałę zapytam, czy brał udział w głosowaniu? Brałem udział w głosowaniu, oddałem głos. Tak, już jest, dotarł do nas. Dzień, tak jest, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pani Maria Ryżyk bierze udział w głosowaniu? Nie, nie słychać. W związku z tym
informuję radnych, że w głosowaniu udział brało w obecności 14 radnych stosunkiem głosów, 14 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 18. Interpelacje i zapytanie radnych. Otwieram dyskusję. Radny Bało. Proszę bardzo, pan radny Bało. W zasadzie to jest pytanie do dyrektora powiatowego zarządu dróg. Dwa tygodnie temu byłem u niego w sprawie odcinka drogi powiatowej Szernie-Malinniki. Jest to droga na tyle ważna, że w tej chwili komunikacja, która się odbywa Bielsk-Podlaski-Kleszczele, przebiega właśnie na tym odcinku, ponieważ jest odcinek drogi w remoncie, w budowie Malinniki Bielsk-Podlaski i są tam chyba 5 czy 6 wahadeł i dlatego ludzie wszyscy jadą na Malinniki poprzez Orle. I ten odcinek Szernie Malinniki jest po prostu, można powiedzieć, w stanie gorzej jak złym. I byłem w tej sprawie u pana dyrektora, nie podjęto do tej pory żadnych działań, jeśli chodzi o jakiekolwiek zabezpieczenie poboczy i wyłomów w drodze, które już sięgają od krawędzi do 1,5 metra. Także jest tam po prostu zagrożenie, jeśli chodzi o komunikację. Nie wiem, jakie działania podejmie pan dyrektor. Mówiłem, może wyfrezować te pobocze, bo droga jest naprawdę w opłakanym stanie, szczególnie ten odcinek. Nie wiem, jakie stanowisko zajmie zarząd w tym kierunku, ale prosiłbym o jak najszybsze zajęcie po prostu jakiegoś tam stanowiska i remontu. Takiego pobieżnego, bieżącego. Nie mówię o jakimś tam poważnym remoncie. Chodzi o bieżące utrzymanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie słyszę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do punktu 19. Sprawy różne. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych za zabranie głosu. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu ostatniego. Wyczerpaliśmy nieporządek dzisiejszych obrad. Życzę miłych wakacji, zdrowych szczególnie. Zamykam obrady 17. sesji Rady Powiatu.